niedobory? Tak, tej pustej przestrzeni. Więc chciałam zacząć opowiedzieć o kilku zjawiskach, bardziej postawić pytania, spróbować znaleźć odpowiedzi, ale nie daję mu odpowiedzi. Kobieta twarz Wikipedii. Czy w ogóle właśnie tak jak przed chwilą było przedstawione, czy w ogóle istnieje coś takiego? Cała dyskusja, zaczęła się, ostatnia dyskusja, od wywiadu, który w lutym pewna znana kobieta twarz Wikipedii Sugarny udzieliła. W wywiadzie zaznaczyła kilka problemów. Przede wszystkim niewielki procent obecności, czy procentowo niewielką obecność kobiet wśród edytorów Wikipedii. I wyróżniła kilka powodów tej niewielkiej obecności. Przede wszystkim uznała, że kobiety są mniej technocentryczne. Cytat jest dokładny, więc nie tłumaczyłam specjalnie. Że środowisko techniczne jest odbierane przez kobiety jako mniej atrakcyjne, less fun. Oprócz tego uważa, że kobiety mają mniej wolnego czasu niż mężczyźni. I że kobiety są mniej chętne do konkurencyjnych dziedzin. I to spowodowało olbrzymią dyskusję, czy rzeczywiście tak jest, czy powinno tak zostać. Argumenty były mniej dyskutowane niż procentowa ilość kobiet. Natomiast później na blogu Sugarner wyróżniła, podała kilka danych, które jednak obalają jej pierwsze tezy. Między innymi to, że w programie ambasadorów, to jest amerykański program Wikipedia Campus Ambassadors, 50% stanowią mężczyźni, 45% kobiet. Natomiast wśród czytelników, to oczywiście są czytelnicy, a nie edytorzy, 52% mężczyźni, 48% kobiet. I zaczęła się od tego dyskusja, co z tym zrobić i czy powinniśmy to zmieniać. Jeśli chodzi o Polskę, warto jeszcze zauważyć, że w tych danych, te dane nie są ostateczne, zwłaszcza, że wielu edytorów, wielu wikipedystów, i pod tą definicję włączam też wikipedystki, nie podaje płci w swoim oznaczeniu profilowym. Wobec tego te dane są z olbrzymim marginesem niewiedzy. Podają nieprawdziwe. Jeśli chodzi o adminów, prawdopodobnie podobnie jest wśród edytorów w polskiej Wikipedii, szacuje się, że od 10 do 15% to kobiety. Natomiast jest pewne ciało wikipedystyczne, które jest całkiem sfeminizowane. Jest to komitet arbitrażowy. Jeśli spojrzeć na obecny i poprzednie, jest całkiem spora obecność kobiet. I w reakcji na wywiad, którego udzieliła Sugarner, pojawiło się dosyć szybko, jeszcze od lutego do marca, pojawiła się lista mailingowa Gender Gap oraz kanał na Twitterze Women for Wikipedia. Jeśli później pojawiła się, i to ja się podpisuję, to moja inicjatywa, hasło Wikipedia też jest kobietą. I to była akcja skierowana specjalnie na marzec, na 8 marca. Jak później zauważyłam, pojawiły się wersje w innych językach też tej inicjatywy. Natomiast nie mogłam znaleźć, czy były to po prostu tylko tłumaczenia, czy na pewno są opisy tego projektu. Natomiast nie wiem, czy były podjęte jakieś konkretne działania językowych. W angielskiej na pewno, ale zacznę od Polski. W marcu 2011, właśnie na 8 marca, na Dzień Kobiet, pod hasłem Co my nie damy rady, pojawiło się kilka inicjatyw bardzo konkretnych, żeby nie było tylko dyskusji, tylko właśnie działań. Jedna to jest akcja Kwiatków nie potrzebujemy, tyle nie artykułów. Druga akcja magister Magda Karwowska z Domu Sławek, chodziło o ilustrowanie artykułów. I konkretnie na 8 marca była inicjatywa, żeby na Czywieszu powstały artykuły dotyczące kobiet i ich działalności, natomiast pomysłów było tyle, że trwało to właściwie dwa dni, 8 i 9 marca. Na Wikinews pojawił się wywiad z kobietą o kobietach, czyli Henryka Błachniarz, na temat sytuacji kobiet w Polsce. Odbyły się także spotkania wikipedystek i warsztaty dla wikipedystek, prowadzone przez głównie wikipedystki, oraz akcja DNA Chromosom X, czyli akcja tworzenia haseł lub
uzupełniania. Były to hasła z różnych dziedzin i każda z tych wybranych dziedzin miała swoją patronkę. Dla biologii była to Jane Goodall, dla chemii Maria Skłodowska-Curie, informatyka, życie codzienne, film i filmoznawstwo oraz inne, które były bez konkretnej kategorii. Natomiast powstała wokół tego też dyskusja, czy poszczególne hasła rzeczywiście, czy dotyczą kobiet, czy to ma jakieś znaczenie, że piszą to kobiety. Warto jednak zauważyć też wcześniejszy projekt, jeszcze kilka lat wcześniej, był to wiki projekt Gender Studies, który poruszając tematykę gender, również uwzględniał obecność kobiet i haseł dotyczących kobiet. Kontynuację miał między innymi w 2010 roku przy okazji warsztatów i walnego zebrania. I może dodam tylko, że nie były prowadzone warsztaty nie tylko przez kobiety, czyli dwóch mężczyzn. Poza tym akcje, które odbyły się poza Polską. WAM, czyli Women Action Media, to seminarium prowadzone przez kobiety, ambasadorkę właściwie technologii Dinesand. Było to seminarium online, które powinno być jeszcze dostępny zapis w internecie, gdzie głównym argumentem było to seminarium skierowane przede wszystkim dla kobiet, ale nie tylko, prowadzone przez kobietę i jako główne argumenty, ja przytaczam oficjalny powód, oficjalną argumentację ze strony WAM, że około 80% wikipedystów to są mężczyźni, natomiast warto, żeby każda płeć współtworzyła tą nową, wspaniałą historię. I Women Write Wikipedia to właśnie był tytuł tego seminarium. Oprócz tego projekt, który został zapoczątkowany w zeszłym roku i w zamyśle ma trwać następne lata, jest planowany też na ten rok, Women on Wikipedia Month. To jest program nowojorskiej społeczności wikipedystycznej. Oprócz tego warto zauważyć coś, co równolegle istniało, natomiast nie było ściśle w nurcie tych działań. Na kanale YouTube wikipedystycznym, między innymi w filmach Dlaczego edytuję, jest spora obecność kobiet, które mają też zachęcać inne kobiety. Powstał też pomysł, który został póki co obalony, żeby na banerach, które niektórzy z nas lubią, niektórzy nie lubią, bo czują, że Wikipedia staje się jak wiele innych stron. Tak jak przy akcji fundraisingowej pojawiło się kilka osób, to żeby w tych banerach pojawiały się portrety wikipedystek, co miałoby zachęcać inne kobiety do stworzenia. Natomiast póki co dyskusja, ten pomysł został obalony, przede wszystkim dlatego, że jest ogólna niechęć do banerów graficznych. Pojawiają się pytania, i tutaj są cytaty z polskiej dyskusji, więc nie wiem, czy część z Was odnajdzie tutaj swoje wypowiedzi. Pozwolę sobie przeczytać pytania stawiane, po co w ogóle taka akcja. Ale właściwie po co? Przecież Wikipedia opiera się na dobrowolności edytowania, na wolontariacie. Po co szukać kobiet na siłę? Może fakt, że jest więcej mężczyzn edytujących, wynika po prostu z tego, że to więcej mężczyzn czyta Wikipedię. Może warto zrobić badania, ilość mężczyzn, a ilość kobiet czytających Wikipedię. Drugi cytat. Może jeszcze niedługo będą parytety płci wprowadzić. Edytuje ten, kto chce i kto umie. Płeć edytujących nie ma znaczenia. Feministkom nigdy dość, nie dość, tylko nie zdają sobie sprawy, że krzywdzą przede wszystkim kobiety. I wynikła z tego dyskusja przede wszystkim, czy to ma znaczenie, że dane hasło jest z tak zwanej tematyki dotyczącej kobiet i czy to ma znaczenie w sensie ilości, przepraszam, jakości hasła, czy edytuje to kobieta czy mężczyzna. I argumenty, które były tutaj podawane za tym, żeby więc stwarzać warunki umożliwiające kobietom i motywować kobiety do edycji haseł, to przede wszystkim stworzenie warunków sprzyjających wszystkim, więc nie tylko kobietom, niby mniej sprawnych i mniej przychylnie patrzących na techniczne tworzenie haseł. Trochę ten argument, który był przed przerwą podawany, że na przykład historycy sztuki niechętnie patrzą na kodowanie.
Więc to jest argument też odnoszący się do kobiet, że żeby stworzyć warunki usprawniające tworzenie im bardziej przyjazne środowisko. Drugi argument to aktywne uczestnictwo i właśnie ten przytaczany przez projekt UAM, współtworzenie historii, żeby szersze grupy mogły brać w tym udział. Kolejny argument to alfabetyzm cyfrowy. Podnoszone były argumenty, że tworzenie Wikipedii to jest doskonała możliwość, doskonały przykład, przez który można nauczyć grupy, między innymi kobiety, ale nie tylko, korzystania z komputera, internetu w sposób bardziej zaawansowany, jak tworzenie właśnie Wikipedii. No i powstała też dyskusja co do jakościowych różnic przy edycji haseł, czy ma znaczenie, że tworzą to kobiety czy mężczyźni. No i na koniec chciałam dziękować za uwagę i zachęcić do przyłączania się do projektu Wikipedia też jest kobietą.